Cześć, Jarek Łuczak, firma Abarth Wrocław. Dziś prezentuję prawdopodobnie jeden z większych samochodów, jaki udało nam się przerobić na gaz. Oczywiście samochód osobowy, bo robiliśmy dużo busów, ciężarówek, ale jeżeli chodzi o osobówkę, to 5-7 metra robi bardzo duże wrażenie. A ten samochód robi wrażenie nie tylko długością, ale i mocą, i objętością, i pojemnością silnika. Silnik 6.2 V8 o mocy 313 kW, czyli 425 koni mechanicznych, jest najnowszą wersją tego amerykańskiego potwora, który w poprzednich wersjach był nieco słabszy, a teraz wyposażony w bezpośredni wtrysk benzyny, zwiększył moc, zmniejszył przyspieszenie do setki, bo ma w okolicach 6 sekund, także jest czym przyspieszać. Co gorzej później będzie z hamowaniem, bo taką masę bardzo trudno później zatrzymać. Ale bardzo trudno również zatrzymać licznik na dystrybutorze benzyny, ponieważ auto paliło średnio 15 litrów benzyny i dlatego klient zdecydował się na montaż instalacji gazowej. Od tej pory auto będzie paliło około 15 litrów gazu plus 2 do 3 litrów benzyny, co da oszczędności rzędu 30-40 zł na każdych 100 km, czyli każde 10 tysięcy kilometrów powinno pozwolić nam zaoszczędzić 3 do 4 tysięcy złotych. Instalacja, którą zamontowaliśmy, to BRC SDI, który jest dedykowany do samochodów z bezpośrednim wtryskiem benzyny, a w szczególności ta oto konkretna instalacja jest dedykowana właśnie do tego modelu Cadillaca Escalade'a, ponieważ instalacja firma BRC produkuje i istnieje również na rynku amerykańskim dzięki mariażowi z amerykańskim koncernem Westport. Tutaj widzimy filtry fazy lotnej, wtryskiwacze, tu sterownik silnika, a równie wielki sterownik instalacji gazowej został zamontowany tu w lewym nadkolu, przy lewym błotniku. Wnętrze auta również olbrzymie, najfajniejsza zabawka to wysuwający się próg, dzięki któremu łatwiej się do samochodu wsiada. Auto olbrzymie wnętrze, pięknie wykończone skórą z dużym telewizorem i animacją na desce rozdzielczej. Po rozruchu w pełni ciekłokrystaliczny wyświetlacz pokazuje nam prędkość, obroty. Bardzo ochoczo silnik wkręca się na obroty, a tutaj mamy w schowku zamontowany przełącznik benzyna gaz, który w tej chwili pokazuje, że odpaliliśmy na benzynie. Górna dioda na czerwono oznacza, że właśnie silnik pracuje na benzynie i po osiągnięciu temperatury silnika około 40-50 stopni przełączy nam się na gaz i górna dioda zmieni kolor na zielony, co powinno nastąpić w ciągu kilkunastu sekund. Właśnie to widzimy. Na dole przełącznika widzieliśmy cztery diody, które pokazują nam stopień napełnienia zbiornika gazowego. Zbiornika gazowego, który został zamontowany pod autem, tam gdzie było kiedyś montowane koło zapasowe, ale jest to specjalny zbiornik cylindryczny, by zajmował jak najmniej miejsca i jak najmniej wystawał. Zbiornik o pojemności 80 litrów, do którego można zatankować około 67-70 litrów, powinien nam starczyć przy tym spalaniu na jakieś 400-450 km, bo musimy pamiętać o tym, że silnik będzie współspalał gaz i benzynę ze względu na bezpośredni wtrysk benzyny i konieczność chronienia wtryskiwaczy benzynowych. Po przejechaniu tych 400 km na gazie możemy podjechać na stację tankowania gazu, możemy zatankować tego taniego i ekologicznego paliwa za pośrednictwem tego oto wlewu gazu, który znajduje się pod klapką wlewu benzyny, a właściwie znajduje się tu tylko głowiczka, do której możemy przykręcić różne adaptery na różne kraje europejskie, ponieważ mamy ich aż 4 rodzaje. Wszystkich tych, którzy chcieliby jeździć takim samochodem, zachęcam do oszczędzania. A najlepszym znanym mi sposobem oszczędzania jest jazda na gazie. Wszyscy ci, którzy będą jeździli na gazie, będą wiedzieli, jak zaoszczędzić na takiego nowego Cadillaca. Ale tak żartując, można by tak powiedzieć, a tak serio, to zapraszam do nas na montaż instalacji gazowej wszystkich tych, którzy chcieliby jeździć za 2 złote. Wszystkich tych, którzy chcieliby naprawić swoje instalacje gazowe, serwisować, poprawić coś w nich, oczywiście również zapraszamy do nas.
a wszystkich tych, których interesuje nasza branża, podobał im się ten samochód, bądź podobał im się ten film. Zapraszam i zachęcam do kliknięcia dzwoneczka na naszym kanale YouTube'owym, na którym prezentujemy podobne realizacje montażu instalacji gazowych, jak również inne ciekawostki z dziedziny alternatywnych źródeł zasilania gazu. Zasilania samochodów oczywiście. Hej na gazie. Pa.